Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie. Proszę państwa, nie próżnujemy, dzień się rozpoczyna, a nasz gruz, nasz samochód, kurczę, pierwszy trzeba remontować. Czekam na chłopaków, którzy za moment przywiozą mi może jakieś części, ale zanim to chciałbym was serdecznie powitać. I oczywiście, moi drodzy, zachęcam do zostawienia łapy w górę. Pamiętajcie, że 50 tysięcy łap w górę jak zostawicie, to opłacacie czynsz, czyli 100 dolarów Franklinowi. Więc zróbcie to, bo naprawdę warto. Dzisiaj znowu dużo się będzie działo. Ostatnio było bekowo, nagrywaliśmy, moi drodzy, reklamy, a i nie zdaliśmy prawka oczywiście, ale dzisiaj kolejny dzień, mam pewien plan i będę go realizował. Co to się wydarzy, to oglądajcie, żeby się przekonać. Subskrybujcie też kanał, widzowie, będę bardzo wdzięczny, jak zostawicie subskrypcję na tym kanale, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj, a ja rozpoczynam zabawę z naszym samochodem. Dzień dobry, 5% naszego samochodu, naszego gruzu jest już ogarnięte, ale to dopiero 5%, dobra Franklin, przyjrzyjmy się, co to można dzisiaj zrobić. No bez części to ja nic nie zrobię, ale miejmy nadzieję, że okej, chłopaki, niezawodni jak zawsze, proszę państwa. Okej, nasza brygada, którą posłaliśmy w poprzednim odcinku. Mamy części. O, czyli siema. Części jakieś się udało znaleźć, siema Leon. Stary, czego my nie mamy? A co macie? Co? Koło, żeby ci się... To czekaj, ja ci dam. Ale, ale nie gadajcie, to tam pojechaliście do tego złomowiska? Co? Jakby co to, ja nic nie wiem na ten temat. Jest problem. Problem z tym złomowiskiem. Okazało się, że mają tam monitoring i trzeba będzie jeszcze pewnie się nie tego, bo chyba wezwania nie było, ale trzeba będzie się tego pozbyć, więc panowie zaraz pojedziemy. Do mojego gruza możemy zamontować, a co macie dla mnie? Opony. Mam ode mnie. Zarobiście. Koło pojazdu mi dał, patrzcie, dzieno. Mam ci jeszcze coś dla ciebie, żeby ci się lepiej pracowało. Co jest grane? Patrzcie, opony mi przywieźli, co za gości. Mam tu tarana dla ciebie. Tarana? A po co mi taki taran? Nie wiem, przyklepiesz drzwi. Jak ci się przyklepie coś, to będziesz mógł odgiąć, właśnie odjąć. Zarobisty, dobra, to mi też musisz dać. Trzy koła mi dali już, widzowie. Koło pojazdu razy trzy. A co to za perełka, bo jeszcze jej nie widziałem. No to gruzik, czekaj, zamontuję jedną oponę. Zobacz koło. O, patrz jak to wygląda. Ej, ile za to, panowie, bo ja tak za darmo to nie przyjmuję takich rzeczy. Co za ta... Dobra, nie wiem. 5 tysięcy może. No, powiem ci, stary, mi to nie musisz tam, wiesz. Jezuszek na łebka daje, panowie, macie to. No nie, dobra. To 100 dolców, 100 dolców, co? Będzie gotowa. Słuchaj, no możesz im dać coś, nie wiem, no, wiesz, stówę daję wam wszystkim, macie. Proszę państwa, 100 dolarów za tyle części. Proszę bardzo, łapcie, ja dzięki. Już macie, proszę bardzo. Panowie, patrzcie, wszystkie koła zaplątowane. A wydech jeszcze, no to dawaj. Otrzymujesz wydech od królek, co jest, dobra, wydech użyj. Tak jest, ale ja... wygląda to, sam bym chciał mieć taką furę. No będę was woził, panowie, gdzie będziecie chcieli, za to co mi powiedzieliście. O tak. Dobra, czekajcie, ej, możecie tu podnieść z tyłu, to ja ten wydech postaram się wsadzić. Ja ostatnio się gorzej czuję, więc dobra, ja nie... 3, 4... Teraz. Dobra. Ja pierdzielę, jak to wygląda. Trzymajcie, panowie. Dobra, poszło, zamontowane. Dobra, panowie, dzięki wielkie, kurde, ale mi pomogliście. Stóweczka dla was i co? Pewnie się na motelu widzimy dzięki, potem, nie? Jasna sprawa. Spoko. Dobra, do zobaczenia. Trzymaj się. Patrzcie, widzowie, już 21% postępu naszego gruzu. Chłopaki są nie do podwalenia po prostu. Uwielbiam ich. Łapa w górę dla moich sąsiadów z motelu. Widzowie, piękna sprawa, bowiem za niecały tydzień albo coś około tygodnia pojawią się etui w sklepie TK, które będą oczywiście związane z prawdziwym życiem, więc moi drodzy, śledźcie, bo naprawdę warto. Trzeba mieć pamiątkę z tak potężnego sezonu, jakim jest sezon trzeci prawdziwego życia, ale będę oczywiście o tym jeszcze informował. Dobra, jedźmy do Godis, najlepszych burgerów w mieście. Powiedziała to Bronka w ostatnim odcinku. Kiedyś przejmę taką inwestycję i dokończę budowę tego, co tu budują. Dobra, to są marzenia na razie, bo jakby dalej mamy ogromny dług i coraz mniej odcinków na spłatę. Która jest godzina w ogóle? Ja pierdzielę, widzowie, 9:59, lepszego timingu to chyba nie mogłem sobie wymarzyć. Od 10:00 rozpoczynam robotę, więc jak najszybciej, okej, jestem. Dzień dobry. Co tu się dzieje?
Halo. Szefa kuchni, mogę? Halo. Co ty robisz, Pierre? Pierre, złaś mi z tego biurka, nic nie dostaniesz. Złaś mi. Ty cwaniaku byś się wykazał lepiej, a nie. Co tu harkać tylko potrafisz? Witam, szefie. To co, dzisiaj znowu po jakieś świnie mnie szef wyśle, czy co? Nie, nie. Dzisiaj normalnie na kuchni robicie, tylko sprawa wygląda tak. No. Dzisiaj wybiorę oficjalnie szefa kuchni pod koniec zmiany. O, wreszcie. Tylko robimy małe zawody. Kto dzisiaj więcej wyda żarcia, ten wygrywa. Dobrze. Z tym wiesiakiem mam się mierzyć? Tak. Jaki wiesiak? Tak. No ty jesteś, chłopie, byś przyszedł ubrany chociaż higienicznie do tej roboty. Wiesz, kto jest moim ojcem? Moncler. Jestem Pierre Moncler. Ale Pierre... Co się tu dzieje? Jakaś natrętna klientka zaczyna obrażać waszą burgerownię. O nie, to... O kurde, mnie nie ma w biurze jak coś. No chyba sobie musimy porozmawiać. Dzień dobry, z czym możemy pomóc? Nie, no proszę pana, proszę mnie nie denerwować nawet. Ale makijaż ma mocny. Widzicie, jaki jestem czerwony? To jest czerwona? No widzę, ale co się stało? Nie, no proszę pana, nie... Ja tu jestem Robolem tylko. Dzień dobry. 100 tysięcy. Co się dzieje? Możemy państwa pozwać o zniszczenie... O... Jakie pozwać? O oszustwo, proszę pana. Nie, no pan widział tą reklamę w ogóle? Tak, no milion wyświetleń podobno ma. Reklama została... No, milion wyświetleń, proszę pana, no, bo hit robi właśnie. No, ale to dobrze, no nasza restauracja prosperuje. Pokorzona jestem, proszę pana. Ale tak pani podpisała umowę, no ja nie wiem jaka jest ta umowa, proszę rozmawiać z szefem, a szefem jest Pier pełni funkcję szefa. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Jest jakiś zastępca szefa, skoro nie ma szefa? Pan robi te burgery! Tak, ale jest... To pan robi te burgery, ja idę na frytki, widzowie. Przyrządzasz burgera, niech się tam kłócą sami. Ja przyszedłem do roboty pracować sobie jak człowiek. O, idzie Pierre, uwaga. Mam przechlapany. Ale no ty się tłumacz, no co mnie to? Proszę, tu nie wchodzić. O kurde, prawnik idzie do szefa. Ej, Pierre zapierdzielił prawnikowi twarz, co jest? Mam pomysł. Jaki pomysł? Proszę, oddam nie ci robotę, dobra? Nie, no kuchni, ja żadnego warunki. No. Co? Za co? Pod warunkiem. Jakim? Pomożesz mi zdobyć tutaj rolę szefa ochrony. Szefa ochrony? To kim ty chcesz tu być w końcu? Ochroniarzem? Czy ty umiesz w ogóle gotować? Czy na ściemie miałeś CV? Cicho bądź. Żądamy 100 tysięcy dolarów. No tak myślałem, widzowie. Dobra, ale sam masz mu powiedzieć, że nie chcesz być szefem kuchni, rozumiesz? Dobra, to później. No, ale jak... Burger dla pana, 4 burgery. Ale ja zamówiłem 15 podwójnych burgerów. Niestety mogę panu jeden wydać. Jak nie, to proszę się stąd zawinąć. Pan powiedział, że 4. Proszę pana, proszę nas nie denerwować, mamy... Ja wiem, że jest kolejka, ale jakby jest ciężko. Jestem cała czerwona, tak się zdenerwowałam. Nie mogę po prostu. Gdzie się pali? Gdzie się pali? Co się pali? Aha, coś się pali, on coś jakieś fejka puścił, ja pierniczę, dobra. Widzowie, ciężko w tej robocie jakby o chwilę spokoju, no. Naprawdę staram wydawajcie się. Żarcie, już wydawajcie żarcie. Ja wydaję, jakoś, wydaję, szefie, jakoś, no. Kto wyda szyb więcej, to dostanie posadę, tak. A ja idę ogarnąć on tu. On chciał zrezygnować. Robimy fryty, burgerów ile już mamy, dobra, możemy to wydawać wszystko. Dobra, 4 burgery, ktoś, co potrzebujecie panowie? Ja jeden podwójny, ja jeden podwójny. Dobrze, proszę bardzo. Jakby ktoś chciał autografy ode mnie, ja jestem tą gwiazdą z reklamy, to zapraszam. Można zdjęcie? Tak, tak, zapraszam. Szef se robi foty, tak, tak, zapraszam, patrzcie. Dobra, Pier, no to i co, wyszło ci czy nie? Tak, udziałem się pani rezygnację, patrz jak wyszli. Gotowanie. Dobrze, dobrze, ale dziękuję. Powiedz, że rezygnujesz, wiesz o co chodzi. Dobra, widzowie, cyk, rób burgery. Co mam? Szefie, bo ja mu nie chcę zawierać tej roboty, to dobry chłopak. O kurde, patrzcie na to. I musi zarobić papiery, nie? Ja mam taką sprawę, szefie. Ja mu nie będę tutaj żadnej konkurencji robił pod warunkiem, że mogę być szefem ochrony. Ale gościna, widzowie, ale... Szefem ochrony? A ty się na ochronie w ogóle? Mhm, mam... Chyba lepiej niż na kuchni, bo przynajmniej... Mam bejsbola w szafie. Naharkać może na kogoś, nie tak jak w kuchni, to tak nie wypada. No a kto zostanie drugim kucharzem? Przepraszam bardzo. Ja sobie dam radę, szef! Kiedy ty tu bejsbola schowałeś? Dobra, robi się na was odpowiedzialność. Gratuluję, Franklin. Dziękuję, szefie. Jest, widzowie, jesteśmy szefami kuchni, bez skitu. I nie poszło wcale tak źle. Tamten został szefem ochrony, chodzi z baseballem teraz. Ja pierdzielę. Dobrze, to wielkie zamówienie. Te 14 zaległych burgerów, proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Z 267 dolarów się należy. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Słucham. Dzień dobry, ja poproszę tego double burgera w zestawie. Dobrze, w zestawie z frytkami, tak? Tak, tak, tak. Zawijane czy zwykłe? Obojętnie. Dobra. Należy. Kurde, ciężko będzie samemu tu na tej kuchni, widzowie. Ale o, tu jest zestaw, proszę bardzo, jeszcze suróweczka. Niosę ziomeczkowi. Proszę bardzo, 21 dolarów się należy. Okej, okay, proszę bardzo tutaj. Dziękuję. Smacznego. Zobacz, szef, jaki miły jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja poproszę kręcone frytki plus double cheeseburger plus kole. Nie ma problemu, już się robi. Szefie, zobacz, jak ja uprzejmy jestem. Super. Co się stało? Czemu się taki... News. Co się stało? Pogadamy po zmianie. Dobra, ten znów jakiś problem ma. Dobra, wydajemy ziomeczkowi. Ile to będzie? 27 dolarów.
Ma pan 40, proszę. O, dziękuję. Do widzenia. Czyli, moi drodzy, 13 kolców na piwku. Proszę bardzo. Dzień dobry, posłucham. Ja proszę 2 Extreme Deluxe Burgers. Dobra, to proszę chwilę zaczekać. Mam pytanie. Tak? Czy za zdjęcie z tym panem z reklamy jest rabat? Nie, niestety nie ma. Aha. Zrobione, widzowie. 2 Extreme Burgers Godis, proszę bardzo. 2 Godis Extreme, 46 dolców. Dziękuję, proszę. 50 dolców. 4 dolce na piwku. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, słucham. Ja bym poprosił 2 razy porcję kręconych frytek, 1 porcję zwykłych frytek. Kurde. I burgerka z podwójnym serem oraz podwójnym mięsem. Dobrze, proszę chwilę zaczekać. Proszę sobie usiąść. Okay. Doniesiemy do stolika. Oj, kurde, widzowie. Trzeba będzie się postarać, ale dobra. Robimy, chłop, dużo, kręcone frytki, zwykłe frytki. Ale to jest chyba ostatni klient na naszej zmianie, więc bardzo dobrze. Aczkolwiek podejrzewam, że nasza zmiana zaraz się kończy. Siedzę tu już kilka godzin in-game. Dobra, zanoszę tamtemu ziomeczkowi ostatniemu. Proszę bardzo. O, dziękuję ślicznie. A ile się będzie należeć? Kartą pan płaci? To no, proszę przyłożyć do terminala. Dobra, to tu pyk, proszę bardzo. Dziękuję, szefie. Koniec zmiany chyba za chwilę, nie? Tak, jak ogarniesz, to zapraszam przez lokal. No jestem już. Szef apartamenty kupuje, la puenta. Jo, to tak powinno wyglądać, patrzcie. Kiedyś to kupimy i wyremontujemy. No tak się wkurzę, to wykupię Weasel News i zburzę im siedzibę. Ale co się stało z Weasel News, szefie? Popatrz na restaurację. I co ci tu nie pasuje? Czego chcę? Dokładnie na restaurację. Śmieszne w sumie. Ale jakie co, śmieszne? No to przecież ich jest program telewizyjny, no to co? To szpeci mi moją wizję artystyczną i moją knajpę, tak? No ale to jest ich billboard, a gdzie on jest tam? Z technicznej strony trzeba by zerknąć. Chodźmy z drugiej strony. No średnio jest, jak tam wejść. No ale to raz, ale to szef widzi, że to jakby jest, no nie teren szefa chyba, nie? Jak nie mój? No to co szef myśli, że co trzeba zrobić? Zniszczyć to, zbombardować, okleić, zniwelować. Piera wysłać tam trzeba chyba. Ty! Dasz radę tym kijem tak przywalić, żebyś to wywrócił? Spróbuj po nasadzie tam poładować trochę. No dobra, zobaczcie, no może ze siód, ale to chyba jest sprawa, on się tu kręci ciągle ten kontakt dealer. Dzień dobry, o co chodzi? Nie chciałem tak tutaj przychodzić samemu, ale burger był niedobry, no. To kolega może przywalić bejsbolem w brzuch i pan wszystko zwróci, co? Odsuńcie się. No. Zmykaj to! Burger był niedobry. Ja na to nie chcę patrzeć. Myślisz, że mu się to uda? Wątpię. Nie wydaje mi się. Ja rozumiem, że jakby jesteś zły, coś wymyślimy. Mogę jakiś spray załatwić od ziomeczków. To załatw, jutro to jakoś ogarniemy. Dobra, dobrze, zapraszam szefie, po wypłatę. Właśnie, chciałem o tym porozmawiać, bo niewykluczone, że kiedyś nasze drogi się rozejdą. I się szefa tak chciałem dopytać, czy szef se da radę beze mnie, gdyby mnie zabrakło. Jak? Co? A gdzie się wybierasz? Bo ja jedynie na cmentarz. No, zobaczymy. Widzowie, ja chcę spróbować dołączyć do IMS-u dzisiaj, nie? To znaczy... A my cię właśnie wybraliśmy szefa kuchni. Nie, nie, ja tylko tak się pytam, hipotetycznie. To ja jakby wynagrodzenie szefa kuchni przyjmuję i obowiązki. Nawet nie ma takiej opcji, żebyś się kiedyś odszedł. Dobra, nie ma problemu. I tak to jest fajnie, podoba mi się, ale kiedyś może tak, trzeba to będzie. To masz tutaj 750 wynagrodzenia szefa kuchni. Yo. Dziękuję, szefie. I stówkę za ten, za... No, za premię, za awans. Dziękuję bardzo. Miłego dziękuję życzę. Na razie. Do widzenia. 850 dolców za szefa kuchni, widzowie. GG, możecie napisać w komentarzach, bo naprawdę to jest już kasa, która jest przepotężna. No ale mnie bardzo kusi ta praca medyka, tego ratownika medycznego. A może będziemy mogli to jakoś pogodzić na 2 etaty? Co wy o tym sądzicie, widzowie? Dawajcie znać w komentach. Tylko kiedy Franklin będzie miał czas na sen? Na ziomków to na pewno nie będzie miał czasu, ale czy na sen wystarczy czasu? Oto jest pytanie. Natomiast my lecimy, ponieważ Franklin na Twitterze wyczytał, że moi drodzy, takie nabory na ratowników medycznych, na kierowców karetek są tutaj, w tym szpitalu. To jest główne centrum, które tutaj, jak widzicie, jest. Może kiedyś my tak będziemy jeździć do ludzi. Chciałbym, bo to by było coś ciekawego. To już naprawdę odpowiedzialna i porządna robota. No ale my teraz też mamy fajną robotę, kurde, i będzie zagwozdka naprawdę, jak przyjdzie nam zdecydować. Dobra, ja pierniczę. Moi drodzy, no kurde, pracować w takim miejscu, potężna sprawa, nie? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W środku tam można się o pracę zapytać, jak to wygląda? Tak, na recepcję i tam pana poprowadzi. Dobra, dziękuję. Jakie kurcze miejsce. O, dostał wezwanie, chłop. Emergency, co jest?
What the heck? Proszę pana, ja pracy szukam. W sensie chciałbym się zgłosić na kierowcę karetki albo ratownika medycznego. Czy sprawdzę, macie jakiś nabór obecnie? W komputerze, czy szef jeszcze jest? Czy dobra. W ogóle jest? Dobra, ma pan szczęście, szef jest jeszcze w biurze. Ja pana zaprowadzę. Super, dziękuję bardzo. Mount Zonach Medical Center. Ja pierdylam. Praca w takim miejscu bez kitu. Ja pierdzielę. Jakie biurowce, proszę państwa. O! Dzień dobry, szefie. Szef wychodzi z biura akurat. Dzień dobry. Tutaj pan do pana jakby przyszedł, bo o pracę coś tam. A jaką pracę? Dzień dobry, mogę zająć chwilkę panu jeszcze? Nie będę długo przeszkadzał. No dobrze, dobrze, to zapraszam. Okej, widzowie, ja pierdzielę. Troszeczkę pan się spóźnił, ale coś na to poradzimy. Co dokładnie pan interesuje? Dzień dobry, ja... przepraszam, że dzień dobry raz jeszcze powiedziałem. Zestresowany jestem trochę jak Franklin Clinton, moje nazwisko. Wie pan co, no chciałbym być ratownikiem medycznym albo kierowcą karetki chociaż, no. Tylko nie wiem, czy można tak. No rozumiem, rozumiem. W każdym razie chciałbym ludziom pomagać, taka moja misja. To pan się naprawdę grubo spóźnił i... O kurde, widzowie. Jeśli chce pan zostać ratownikiem, to musi pan wiedzieć, że już naprawdę mi pan podpadł, bo ja nienawidzę spóźniackich. To jest pierwsza rzecz. Może ja się przedstawię, jestem ordynatorem tego szpitala. O kurde! Peter Markus Panzerfaust. To ja trzymam stalową dłoń tutaj. Panzerfaust! Zacznijmy od tego, żeby pan podał mi swój dowód, bo potrzebuję. Jasne, proszę bardzo. Mam pytanie, czy był pan karany? Nie. Rozumiem. W takim razie będzie pan potrzebował zaświadczenie lekarskie od psychologa. O, oczywiście świadcząc o pana poczytalności bądź nie poczytalności, ale to już pan psycholog określi. Ale to potem to w następnej części. Tak samo jak w następnej części będą jeszcze oczywiście szkolenia, pierwsze pomocy i teoria. Mhm. Bo na teorię pan oczywiście nie przyszedł, bo przyszedł pan naprawdę spóźniony, także zastosujemy termin awaryjny. Mhm. Ja pierdzielę, tak się jaki składa, ordynator. Że właśnie miałem schodzić do moich podopiecznych i jedziemy właśnie z nimi na test sprawnościowy, gdyż no to też jest bardzo potrzebne, prawda? Rozumiem. Mógłbym dołączyć, czy to nie wchodzi w grę? No wchodzi, no, synu. O kurde. Dobra. Jeszcze pomyślmy, pomówmy może o kosztach, a może nie teraz, ale po prostu pana powiadomię, że jeśli pan zda, to koszty szkoleń i tak dalej będą odliczane panu przez pierwsze dni wypłaty. Mhm. Jeśli pan nie za to będzie pan musiał zapłacić kwotę, która będzie widniała na oczywiście rachunku. Rozumiem. Przejdźmy może. Ja pana zaprowadzę. Jo, przechodzimy do jakiejś części zamkniętej. Dobrze. Tutaj co? Dzień dobry. Witam wszystkich. Proszę się ustawić tutaj pod stołem bilardowym w rządku. Stół bilardowy. Co to są kadeci, którzy też chcą dołączyć? Chyba to dzisiaj to zróbcie. Ustawcie. O, tego pana to ja kojarzę chyba. Ja jestem pan. Pan Cyrfals. Chciałbym wam przedstawić. Ja pierdzielę. Tutaj pana trenera, który nazywa się jak? Proszę powiedzieć. Ja? Mówcie do mnie, Edward. Oraz waszego potencjalnego, oczywiście, bo nie wiadomo, czy panowie zdadzą. Okej. Okay. John Bonsai. Witam, John Bonsai, doktor habilitowany medycyny. Tak jest. Dobry. Zostawię was na chwilę z tymi dwoma panami, będę musiał na dosłownie pół minutki wyskoczyć. W razie ja czego pierdzielę. Możecie konsultować, wiadomo co tam panowie tylko sobie zażyczą i zaraz wracam. Pan John Bonsai, ale jaja. Boję się pytać o cokolwiek bez kitu. Jak was to samopoczucie dzisiaj? Dobrze, panie Bonsai, czy ja pana nie widziałem już w szpitalu przy autostradzie? Zgadza się. Tak mi się kojarzy coś. Przenieśli pan... i awansowałem. Kojarzy pan takiego gościa, co go pobili? Tak, sam pana ratowałem. No wiem właśnie. Teraz ja będę starał się zdać, żeby ratować innych. Wie pan o co chodzi? Oczywiście, jestem z pana dumny. Jestem z pana dumny, dobry start. Kolega tutaj na środku, się jeszcze nie przebrał, to zapraszamy do przebieralni. Zapraszam. Aha, ja tak? Tutaj, tak, zapraszam. Tutaj dobra, widzowie, idę do przebieralni. Tutaj, tu jest jeszcze toaleta, może pan sobie skorzystać. Super, dziękuję panu bardzo. Oczywiście. Przebieramy się w jakieś ciuchy, które tu są. Jo! Dobra, taki bardzo stonowany outfitik, niech będzie. O, przyszedł nasz pan ordynator. Czy przeszkadzam, czy wszystko wyjaśnione? Tak, wyjaśnione. Rozumiem. Także zapraszam. Pan tutaj oprowadzi was po tym szpitalu. Ja troszeczkę już gardło boli, rozchorowany jestem. Dobra, widzowie. Jestem, kurde, wkręciłem się jeszcze dzisiejszego dnia. Zaczynamy na test. Od, to mi się podoba bardzo. O, tak, słuchajmy, ważny test. W holu przyjmujemy i zapisujemy naszych pacjentów. Okej, okay, czyli w holu, no wiadomo, co się robi w holu. Tutaj są sale, których możemy zajmować się pacjentami. Typowo takie wizyty, na przykład bodajże może na przykład jakieś choroby, ktoś się źle czuje, przyjmujecie go tutaj. W ogóle jaki przekozacki interior, proszę państwa. Jest ich parę. Tutaj jest taki hall,
ale tutaj za dużo lepiej nie dotykać, bo tutaj no, lepiej nie dotykać. Tutaj jest oddział położniczy, to znaczy no, restroom taki, no, że tu sobie możecie obserwacyjnie. Restroom, proszę bardzo. Przypomniał mi się. Okej, okay, a ja mam pytanie, w momencie jak przywozimy kogoś, prawda, to gdzie się go zawozi? Więc tak, zgłaszacie wszystko na radio, które macie połączone z naszymi medykami, którzy przyjmują tak. pacjentów. Jedyne co robicie po przyjęciu, po przyjechaniu z takim pacjentem, to zapisujecie go zapisujecie go kartotekę. Na recepcję, tak? Tak, i jedziecie dalej, i oni się nim zajmą. Dlatego, no. Ale czasami okay, możecie zostać przydzieleni do takich... Moja rola się kończy w momencie, w którym dowożę kogoś do szpitala. Fajna robota, bo jakby też nie mam wykształcenia, żeby się dalej zajmować, nie? I tu jest, są sale chirurgiczne. Jak to wygląda? Sale operacyjne, tam nie proszę nie wchodzić. Przepraszam. Ja pierdzielę, kasola, jakie to miejsce jest nienormalne. Tutaj mamy laboratorium. No tutaj pracują nasi wyszkoleni medycy, którzy później chcą zostać, że tak powiem, którzy opracowują jakieś śliki. Proszę nie dotykać. Nie dotykajcie. Nie opierać się o ten... Jak się opieraj. No to tyle, co powinniście wiedzieć. Zapraszam tu na dół na szkolenia. Staff Emergency. Wezwiemy tu szefa. Dzień dobry, panie szefie. Po najważniejszych salach zostali oprowadzeni. Ja. Zrobili nam wycieczkę. Zapraszam przed szpital. Będziemy jechać na boisko, na którym jest ustawiony cały tor przeszkód. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Nie ma. No mam nadzieję, bo mi się odpowiadać nie chce. Jedziemy. Przerąbane to jest, proszę państwa, ale podoba mi się bardzo. Patrzcie, widzowie, w jakim miejscu jestem. Teraz będzie bieg na czas. Będzie bieg z dwójkami. 1, 2, 3, 4 po kolei. Dobra. I dokąd biegniemy? Kółeczko wokół. Dobra. To na flary w górę startujecie. Uwaga, proszę państwa, ja pierwszy startuję. 3, 2, 1, start. Dobra, ale go odjechałem i tam jeden gość biegnie. Kurde, dogania mnie, czy mi się wydaje? Dogania mnie! Jak on mnie dogania? Na pierwszej osobie może biegnie. Kurde, jak mnie wyprzedzi, to mnie szlak trafi. Biegnij, Franklin, kurde, musisz kopię dostać tę robotę. Płotki, bieg przez płotki, co jest? What the heck? Dobra, muszę ściąć. Dawaj. Dobra, ściąłem chyba, ale nie wiem, czy mi się udało, czy nie. Jest zaraz za mną. Jak to, zmęczeni? No trochę. Trochę tak. A tu ktoś odpada, czy państwo zapisują wyniki tylko, bo to... Zapisujemy wyniki i później idzie dalej. Aha, rozumiem. Teraz każdy, od razu kurde, każdy... kurde, patrzcie na to, widzowie. ...będzie przeskakiwać przez przeszkody. Czym szybciej, tym lepiej, nie ma co to tłumaczyć. Okej, okay, dobra, mogę być pierwszy. O Boże. To pan powie start i ja ruszę. A gdzie on pobiegł? A, jest flara! O kurde. Leci Frank. Dawaj, Franklin! Kozaku! Jezus, ale on podskakuje. Dobrze, proszę państwa! A, tu ciężko. Franklin Clinton, 9,81. Uff! Zachowity czas. Dziękuję. Dobra, widzowie, pompki. 3, 2, 1. Let's go! Lecimy z tematem, widzowie. To na tyle dzisiaj. Okej, widzowie, koniec. Widzimy się za 2 dni o godzinie 12. Kurde. Za 2 dni o 12, kurde. Dziękuję bardzo za szansę. Dobra, widzowie, ja pierdzielę. Koniec treningu na dziś, wyniki sobie zapisali. Chyba się pokazaliśmy z dobrej strony, nie? Niech pomyślą o nas jako o kozakach, którzy chcą faktycznie wspomóc nowoczesny szpital, który jest w centrum miasta. Ej, dostałem SMS-a w ogóle od szefa, że dzisiaj jest imprezka. A zaryzykujmy, idźmy na tą imprezkę. Proszę państwa, Franklin ubrał swoją odjazdową koszulę, jadę rowerem na imprezę. Według lokacji to jest to miejsce. Zaprosił nas tu szefo, ten z tej roboty, wiecie, ze śmieciareksu. Ależ samochody tu stoją, ja pierdzielę. Dobra, miejmy na uwadze, że mamy jutro egzamin na prawko, więc trzeba będzie uważać. Nie wiem po co też nas zaprosił, trzeba by się dowiedzieć. Yo, słyszycie tę muzykę? Yo, DJ po prawej stronie, patrzcie. Ale daje. Gdzieś tu się pojawił szef. Ciężko wyłapać, kurde. Nie mam pojęcia, gdzie on może być. Tam przy Chyba, że go nie ma. O! Tutaj. Dobry wieczór. Cześć, cześć. Witam szefa. Witam. Patrzcie, dwóch naszych szefów jest. Ten i obecny. Cześć. Poprzedni. Dzień dobry, cześć szefie. Co, szefie jak i tam? Szefie. Nie wiem, po co mnie szef zaprosił tu, bo to chyba ja się nie czuję tu za dobrze. Jakieś... Ja myślałem, że z kimś przyjdziesz. Franklin, co ty? Nie masz nikogo? Dziewczyny. Nie mam niestety. Czy to szefa impreza urodziny, czy co? Nie, czemu? Tak sobie jakoś urządziłem. Nie wiem po co tak naprawdę, ale... ale szef ma za dużo pieniędzy chyba. No, ale pracowników miałem i mi się przydasz, Franklin. O, ale ja szefie to...
Nie wiem, czy się uda, o co chodzi? Stało się tak, że mój człowiek zachorował. O kurde, widzowie. I potrzebuję człowieka, który mi sprzeda dom. Ty sama słyszałeś kiedyś w takim przysłowiu? To daje i zabiera, ty się w piekle poniewiera. Będą się kłócić o pracownika teraz, o Franklina. I zaraz będziesz się sponiewierał tam. Dobra, ale ja mam zobowiązania szefie wobec szefa drugiego. Jakie niby? Co ty mu powiedziałeś? Nic, no szefem kuchni jestem, no pracuję. Ale to chyba nie przeszkadza ci, co? Wszystko zależy, wszystko ma swoją cenę, ale ty, nie wiem, czy dobrze dosłyszałem, ja mam sprzedać dom? O, wiem, że cię rzucam na głęboką wodę, ale sprzedasz ale dom. Ale jak to sprzedać? Szefa dom, tak? Rozumiem, szefa nieruchomość mam opchnąć komuś. Moją i mojego kolegi, tak, okay. Ale nie wiem, czy masz doświadczenie w tym, czy nie, nie wiem. No nie mam właśnie, dlatego nie wiem, czemu mnie szef bierze do tej roboty. Kurde, no może być ciężko, kurde, no nie wiem, no. To byś szef musiał pogadać z obecnym szefem, żebym wolny dostał w robocie. Co? Jak robimy? Dałeś mu wolne? Jutro mam egzamin na prawo jazdy, jutro nie mogę, może pojutrze. Widzowie, co jest grane? O dwa dni roboty, to by kosztowało tak około 5000 dolarów. Haha, dałem ci pracownika. Nie ma tak jak się łatwo. Kłócą o mnie, co jest? Przynajmniej dwa dni urlopu. To po koleżeńsku 4,5. No, po koleżeńsku. To postawię ci kawę jutro i będziemy kwita. Pasuje? I obiad. Ale... Oj, dobra. Ale Franklin, będziesz musiał sprzedać mój dom. I kolegi. Pojutrze? No... Kolegi, to znaczy kogo? No, tego pana, co stoi tam tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. A to czemu mam pana dom sprzedać? Te problemy finansowe. Ale nie wrabiam jeszcze w jakieś dziadostwo. No... No nie, nie. A co ja z tego będę miał? A co byś chciał? Też no obiad... 700 dolarów mi płaci obecny szef. No a jakby to wykracza moje kompetencje, więc na pewno więcej bym chciał zarobić. Nie ukrywam szefie, że jakby potrzebuję pieniędzy, bo mam długi w banku. A to ten ziomek! Ja pierdzielę, ja mam długi jeszcze u niego. Jak myślisz, ile byśmy zapłacili dla niego za taką robotę? Nie, myślę 2000 odpowiednio. No kurde, dwa koła. Co ty na to? No zgoda. Jeśli ale zrobisz to tak, że sprzedasz od razu, za zawyżoną cenę. No nie wiem jak będzie, no szefie, nie obiecuję nic, ale mogę spróbować. To zróbmy tak, daję ci 1000 dolarów, jak sprzedasz po obniżkach, a jak za zawyżoną cenę to 2000, pasuje? No nie, no 2000 i mogę podejmować, jak nie to idę robić kleić burgery, no. Szefie, tam przynajmniej się nie stresuję, a tu się będę stresował, no, ciężko powiedzieć, no. Franklin, Godis teraz najpopularniejsza knajpa w sieci. Nagraliśmy reklamę fajną, nie widziałeś? Szefie. Nie, a to chyba muszę się tam wybrać, nic mi nie mówiłeś? Zobacz, no i? Kurde, a to ty nagrywałeś? Tak. Wow, czyli co ty gadasz, że czyli się tak nie masz doświadczenia? Właśnie, nadajesz ty do wszystkiego. Ja tylko trzymałem kamerę, no ale dobra. Dobra, mogę spróbować, no. No to się odezwę jeszcze, zadzwonię do ciebie. Dobra. Na pewno cię znajdę, w knajpie, alkohol, tak? Alkohol jest płatny, czy można brać? Darmowy. Dla ciebie darmowy, w sumie o, dla każdego. Widzowie. Idź, pij, Franklin, pobaw się trochę. To jeszcze szefa na słówko wezmę. Dobrze, szefie, to będziemy w kontakcie. Dobrze, to mam nadzieję, do zobaczenia. Panu deweloperze też. Idę. Szefowi drina postawić. To co, z racji tego, że Godis dobrze funkcjonuje, to ja szefowi postawię drinka za darmo. Darmowego drinka za darmo, to brzmi jak plan. Za to, że mi szef zaufał. Jednego drinka poproszę mocnego dla szefa i mniej mocnego dla mnie. Dobrze, dobrze. Jakiego mniej mocnego, tak samo mocnego. Dobra, może być, ale imprezka widzowie. Jaka muza do wola. Słyszysz, że w tę muzę, ale mnie nosi, bym potańczył. To potańcz. Żebyś jutro wstał do tych znalazł. No wiem, no może tam. Proszę bardzo, dwa mocne drinki. Dziękuję. Żeby... No. Dawaj. Już zabieraj jednego. Idź. Chodź. Jeszcze jednego? Kto tu chce? Dobra. Ja? Lepo. Nie, pan nie. Na lewo, na prawo, ty w niebieskim lugarni. Liam tu jest gdzieś, widzowie. W niebieskim, no? Ja idę tego zatańczyć. Niebieskim nie, on jest spoko, zostawcie go. Na desur, panowie. Co tu robi Liam na tej imprezie, widzowie? Tak jest. Ciężko powiedzieć. Ej, piszcie mi, czy dobrze zrobiłem, czy jeszcze jakby mogę odrzucić tą propozycję. Panowie, może ja zaśpiewam. I jeśli macie jakieś wątpliwości co do tej pracy, to mi piszcie w komentarch, będziemy to sprawdzać, no. W każdym razie, się bawimy, całkiem nieźle. Moi drodzy, zobaczymy jak się to zakończy, ale ja się z wami chciałem pożegnać. To by było na tyle dzisiejszego odcinka, jeśli wam się podobało, mnóstwo w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, chłop tańczy tutaj nieźle, bawi się całkiem nieźle nasz Franklin, ale widać, że już ma ciężko, ale ten DJ daje też, patrzcie na to, jak to wygląda, więc tym pięknym akcentem imprezowym żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym materiale, proszę państwa, do następnego, elo! Spokojnie, ja go znam, spokojnie, ja go wezmę na motel, chodź Frank.
Ja nie dam rady już iść. Chodź tam, my ci pomożemy, ale to naprawdę za dużo. Chodź, pomogę ci. Ja... Co jest? Nie do rzeki, do morza. Ja nic nie widzę, chłopie. Czekaj, chodź. Nie tu, nie tu. Trzymaj się, Franklin. Trzymaj się mnie, chodź, złap się mnie. Uważaj. Franklin, uważaj. Ja idę. Chcę być syreną. Chcę być syreną. Jezus. Franklin! Żyjemy. Co jest to? Franklin. Franklin, żyjesz? Przesadziłeś. Franklin, przesadziłeś dzisiaj.